Helcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witamy was w kolejnym odcinku z Terrarii z Broniarem. No cześć. Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Nagrywa się. No, poza odcinkiem porobiłem parę rzeczy. Zrobiłem taką... domek jeden na dole zrobiłem, tu będzie miejsce na robienie mikstur, ale to w przyszłości prawdopodobnie. A tu zrobiłem przejście do kolejki, wywaliłem tyle... żelaza ile mieliśmy, tyle ołowiu ile mieliśmy, zrobiłem tory, które się trochę ciągną, jak spojrzymy na mapę. Widać, że one się ciągną, nawet na latające wyspy, na nich na razie nie byłem, nie wchodziłem na nie. Chyba trzy są po drodze, dlatego zaraz będziemy je prawdopodobnie zwiedzać. Ale najpierw wróćmy jeszcze do domu. Bo... oprócz tego byłem jeszcze w dżungli. I będziemy mieć zaraz grappling hooka dla broniara. Cieszysz się, broniar? Jasne, że się cieszysz, nie? Cieszysz się, super. W Spiranii wyleciały, o właśnie, huki zwykłe, tylko co trzeba było zrobić, żeby zrobić z nich grappling hooka, sprawdzę. Trzy łańcucha i tyle, okej. Nie wiem, czy mamy ołów. Mamy, dzięki Bogu trochę łowię, to zrobię ci łańcuch i grappling hooka. Dobra, masz. Czy tutaj jakieś śmieci powyrzucać? Aha, jak się tego używa, powiedz mi? Włóż, jak to klikniesz, włóż to sobie tam po prawo gdzieś i po prostu klikaj E. Jak klikniesz E, to cię przyciąga. I możesz się tam puścić, skok podwójny potem sobie zrobić bez problemu, coś w tym stylu, nie? A, i jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Oprócz tej różdżki śmiesznej, którą zrobiłem za kawałki lodu. Co to jest? To taka śmieszna różdżka, którą zrobiłem za kawałki lodu. No, dosyć średnia. Ale fajnie, co... fajny efekt. No fajnie nawet wygląda. Ale co fajnie, lepszego, zdobyłem 14 jungle sporów, 8 stingerów w dżungli, bo z nich się robi sporna i zauważyłem. O kurde. A to zaraz. Spor knife się robi, jak śmieczyk, on ma 34 obrażenia kontaktowe. I podobno po zabiciu przeciwnika lecą z niego jakieś kulki, które... po prostu jakieś chmury trucizny z niego lecą, jak zabijesz tym przeciwnika. To nie wiem, wytestujemy zaraz. Ale na drugim nie stać niestety. Nie wiem, chcesz go? Nie wiem, jak chcesz go wytestować. No to masz, ty wytestujesz. Dobra. I to chyba tyle. A, i zrobiłem mana kryształów. Kryształów parę, masz, dwa ci dam. Bo cztery zrobiłem. A w ogóle to... to nie masz gwiazdki. Nie mam gwiazdki? Jakiej gwiazdki? Takiej, co ja mam nad głową. Ja mam to, no nie widzisz. O, ty czekaj, bo to przed chwilą no zobaczyłem masz. Coś do zrobienia. O, to Ancient Fossil, ale skaczesz jak porąbany. Zrobiłem akcesorium, które zlepsza szybkość kopania o 35%, Boże Święty. To się robi to dobrze? No, 35% szybciej będziesz kopał po prostu kill-offem. To się robi w ogóle ja z... ja mam takie przeczucie, że po tych lianach poruszam się szybciej, jakbym miał efekt tych. Czego? Wiesz czego? No, jak nie to wiem. Się nazywa? Ale no, widać tych wszystko. Takich butów przyspieszających. To nie, no po lianach to zasuwa się. No właśnie tak wygląda. Schodzimy to? Tak, to jest latająca wyspa. Tu chcemy ten domek zwiedzić, tylko rozwalić trzeba tu drzwi, żeby nikt tu nie wszedł. Jest ten balon w tym. Balon taki ładny na sznurku. Chcesz? Patrz. I co on daje? No chodź tu, dam ci go. Załóż to sobie jako akcesorium. Jak go masz założonego, to skaczesz po prostu wyżej. I przy podwójnym skoku to... A co ja mam go dać, bo ja tu mam wszystko. O kurde, harpie są. Dawaj, zabijemy harpie, bo z harpie się podobno robi z tych piór. Się robi potem skrzydła jakieś takie słabe, ale są zawsze. Lol, trzymam ten balonik. No, to widać wszystkie akcesoria jakie masz. Dobra, to dawaj, wracamy teraz Jezu, na... Jezu, jaka różnica jest, ogromna. No, całkiem spora. Dawaj, wracamy na tory. To coś mam trzeba... A, bo ja mam ten super... pistolet, no. Trzeba zgarniać z harpi te piórka. O właśnie, też na początku teraz zacznę mówić. Jak lubicie serię z Terrarii, albo chcecie więcej po prostu z niej odcinków, to możecie zostawić łapkę w górę, bo to bardzo pomaga. Ale zauważam, że Terraria mimo wszystko trochę ma mniej wyświetleń jak inne serie. To wolę przypomnieć. Dobra, lecimy na dół. Ty uważaj tutaj, żeby... No co? Nieważne. Co się stało? Nie myślałem, że to jest aż tak wysoko, daj spokój, zabiłem się. Nie zdążyłem się złapać grappling hookiem. Dobra, zaczekaj tam, jak się do ciebie teleportuje. Ale to jest ciemno. O właśnie, też zwiększyłem gammę w końcu. Mam nadzieję, że macie zwiększoną gammę, widzicie trochę więcej, jak ja widzę.
W skrzynce jest Star Fury! O, to jest ten bardzo fajny mieczyk. On się przyda potem, żeby szukać jaskiń. Jezu, co on, to on tłucze tak gwiazdami? No, on normalnie bije, ale jeszcze z niego te gwiazdki lecą. Ej, i jedna ważna rzecz. Chodź jeszcze tu na tą wyspę latającą. Bo czytałem, że w tej modyfikacji możesz robić akcesoria, które normalnie trzeba znaleźć. Czyli na przykład chmurę w butelce. Czyli trzeba na to chmurki właśnie. Zgarnę tych chmurek trochę i zgarnę to coś. Sunplate bloki. Więcej nie trzeba, bo to i tak zobaczymy zaraz ile to tego trzeba. Nie działa. Znaczy, aha, działa, okay. Działa, tylko nie wiem ile tego trzeba, nie? To na razie nie będę jakoś specjalnie dużo zgarniał. Jak klikniesz R przy torach, to cię zmieni na ten chyba. Dobra, zaraz się. Co jest? O, dobra, jest. Ale jest ciemno, masakra, nic nie widzę. Mam nadzieję, że ta zwiększona gamma na odcinku coś będzie dawała. Nie wypadła z niej i tak ta. Pióro. Jeszcze jedna wyspa jest tylko? Tak, jeszcze jedna wyspa jest do zwiedzenia. Dobra, to i tak zawsze coś. Się wyleczę. I paf. Będziemy walczyć dzisiaj z jakimś bossem w ogóle? Szczerze wątpię. O Jezu, jest tu woda? Może gdzieś? Jest, tu gdzie ja stoję. Znaczy, ale taka... Dużo jej. Nie padnij, nie padnij, mam jeszcze jedną tą miksturę do teleportu. A nie chce mi się lecieć tam strasznie daleko. Zamknij się w tym, połóż jakąś pochodnię i tyle. Ona strzela na zewnątrz, w sensie na zasięg. To uważaj tam. Już padła tam. Dobra, co tu jest? O, Lucky Horseshoe, o to mi się przyda. To sprawia, że nie otrzymujesz obrażeń od upadku. Tak myślałem. Masakra. Dobra, to spadamy do bazy, sprawdzimy jak robić te akcesoria i zaraz pewnie zgadniemy więcej tego wszystkiego. Gdzie ty jesteś w ogóle? A, tam dalej pojechałeś, dobra. A, właśnie, jak coś, to widzisz tutaj na torach zaznaczone liany takie? To są miejsca, na których możesz spaść na dół bez problemu i ci się nic nie stanie. Odznaczyłem lianami. Dobra. Tam mało było wody, ale... No nie masz. Z chmurki co się robi? Fuck! Z chmurki się robi nową zbroję, ale na to potrzeba metalu z tego nowego bossa. Można robić balonik! 50 żelu trzeba na to i 20 chmurki i jeden... Jak się nazywa? Sznurek. Sznurek się robi łatwo. Jak się robi chmurę w butelce? Dwa pióra. Ile piór mam? Dwa pióra akurat. Butelkę i 25 chmurki. To zaraz chmurkę zgarnę. A pióra, pióra jakie? Pióra lecą z harpi, po prostu feather. Takie niebieskie piórko. Okej. Okay. 25 chmurki na to mi potrzeba. Dobra, to ja się wrócę po te 25 chmurki. I mam slime guna. To chyba nic nie robi oprócz efektu wizualnego. W ogóle potem, jak znajdziemy goblina, jak pokonamy armię goblinów, to pojawi się goblin. I ten goblin jest o tyle fajny. Tu jest chmurka, dobra, że jak go weźmiemy, będzie mógł nam po pierwsze zmieniać modyfikatory na naszych wszystkich rzeczach, a po drugie sprzeda nam stację roboczą, która może łączyć niektóre akcesoria. I na przykład ty sobie połączysz chmurę w butelce z balonikiem i będzie zajmował jedno miejsce, a będzie miał połączony efekt, nie? Aha, w ten zarąbista sprawa. Chmura w butelce, a jeszcze butelkę muszę zgarnąć. O, no nie muszę stacji roboczej żadnej. Super, dobra, mam chmurę w butelce też. Dobra, to mogę zostawię. Połączyć, mogę połączyć ze sobą, o kurde. Mogę połączyć ze sobą akcesoria 2, które są już wcześniej połączone? Także jeszcze raz. No, że tak, tak, patrz, na przykład masz, będziesz miał potem... chmurę w baloniku, o to się tak nazywa, nie? Bo teraz masz balonik i chmurę, będziesz miał potem chmurę w baloniku i są jeszcze dwa inne podwójne skoki. Jest taki skok lodowy i skok taki burzy piaskowej. Jak z nimi też połączysz to w trzy takie różne balony, to potem te wszystkie trzy balony możesz połączyć w paczkę balonów. Czyli będziesz miał chyba łącznie 6 akcesoriów w jednym, nie? Aha, bo to są jakieś specjalne tak jakby. Mhm. Czekaj, bo tu właśnie można zrobić te chmury w butelce, te lepsze. Tylko sprawdzę jak to się robi. Butelkę trzeba wziąć i... O, ale super! Blizzard in a Battle.
i Sandstorm in a Battle. Blizzard in a Battle się robi strasznie łatwo. 50 bloczków śniegu i 4 piórka harpii. Śnieg chyba mamy, nie? A jak się robi? Zobaczę zresztą. A to się robi z 10 razy Desert Feather, 6 piór aż harpii i 70 piachu. No 70... mamy 150. O, super. Ty, to zróbmy tak. Ale zaraz, piachu chyba też mamy. A, nie mamy Desert Feather. Ja pójdę farmić harpie na pióra, a ty byś poszedł na pustynię i z tych sępów farmił te Desert Feather, takie żółte pióra. Pamiętasz takie nowe, co leciały? Mamy dwa, a ile ich potrzeba? 10 aż. A jakbyśmy chcieli dla nas obu, to 20. No dobra, a pustynia jest tam po prawo? Tak, tak. Tam jest największa pustynia, bo po lewo to są takie strasznie małe. Tam, co była ta piramida, w której nic nie było. To muszę po prostu stać i czekać. A, zarąbiście, mam w końcu podwójny skok, Boże Święty. To tak ułatwia rozgrywkę. Poruszanie się na grappling hooku strasznie to ułatwia. Ty też właśnie teraz masz grappling hook. Bardzo z niego... No właśnie teraz próbuję go używać, słuchaj. No, ucz się go używać, bo jest naprawdę mega przydatny. Tylko kurde harpie, nie chcę się przywołać żadne. Ja chyba szybciej zginę, niż zacznę go używać. Prawnie. Chociaż. Tak, 4 chyba trzeba było pióra na zrobienie... tego mrozu w butelce. Bo burzę piaskową na razie sobie odpuścimy. To znaczy, ty i tak już zaczniesz zbierać, to się przyda na przyszłość. Ale no, nie zdążymy tego wszystkiego zbierać, bo cały odcinek farmilia, to bez sensu. No, zgarniemy najwyżej na jeden podwójny skok lodowy i tyle. Już widzę, że te harpy się w ogóle nie chcą przywołać. Trochę słabo. Jakbyśmy skończyli farmić, to nie wiem, może pójdziemy do tej jaskini dżunglowej jeszcze pozwiedzać. Nie, a tam ta. Bo ja tam byłem kawałek. Tam byłem kawałek. Tam jest dużo rzeczy jeszcze do odkrycia i na przykład jest biom marmurowy i w tym biomie marmurowym są jacyś przeciwnicy, z których leci strasznie dużo kryształów. Moglibyśmy sobie różki zrobić, ale tam nic nie zabijałem. Czemu no się tak ciemno strasznie robi tutaj, Boże Święty? To tutaj ma mniej odkryte niż ty, więc... A, no i mamy w końcu ten mieczyk, który będzie miał ten... Będzie nam odkrywał... Jak to się nazywa? Mapę? No mapę, jaskinie, nie? Może jakiś domek się uda dzięki temu zgarnąć. Ja pamiętam, że jak właśnie z dziewczyną grałem, to... A tak dziwnie mi do ciebie mówić dziewczyna, ale... Nie mówię Ola, bo nie wszyscy zrozumieją, nie? Tak. Właśnie jak z Olą graliśmy strasznie często, to nam ułatwiało zgarnianie jakichś domków. A z domków ja chcę, kupię buty Hermesa, ja nadal nie mam butów Hermesa, to jest tak strasznie ważne akcesorium. Jakbym miał buty Hermesa, to już na luzie byśmy zabili oko Cthulhu. Byśmy ani razu nie przegrali na walce z bossem. O mój Boże, ale tych... Harpi! Tępami walczyć, tak? Oj, mnie zabiły. A, wyleciało piórko jeszcze, nie? Mówiłeś, że tak mało ich. No i nagle się 3 pojawiły naraz i mnie zabiły. Jeszcze raz sprawdzę, ile trzeba tego dokładnie. Na to trzeba 4. Ty może wiesz co, może ja to pofarmię za odcinkiem po prostu. O, i zrobię potem, wiesz, ten odcinek, jak ci mówiłem. Na kanale niewrzucony jakby. Zaraz też powiem wszystkim widzom, żeby ogarnęli. A teraz pójdziemy do tej jaskini, co? Cały odcinek dobra, pozwiedzamy. Nie ma problemu. Tylko dobra. Jeszcze chciałbym zabić jedną tą. Spoko. O, traveling merchant przyszedł. Może coś będzie miała do sprzedania. Kolwiek jest. Chodź tu. O. Ja mam jakieś poty. Extendo grip. Celestial magnet. Na zdrowie nie mam żadnych mikstur. Mikstury zdrowia możesz kupić u sprzedawcy. Tego po lewo. Pierwszy po lewo. W domku. 5 golda. Kurde, nie mam na Mystery Escape'a. A nie, mam. W skrzynce schowałem całą kasę, żeby też nie trafić. Mam, jak chcesz. O, 20 właśnie golda tu jest. Ja kupię też może tak Mystery Escape'a. Gdzie to się zakłada? Gdzie ty to? Aha, ty wziąłeś całe, tak? Dobra, położę to gdzieś tu. Aha, to jest jako...
Akcesorium, what? Znaczy, do, a dobra, mogę to po środku położyć, dobra. Tylko będzie wyglądać. Spoko sprawa. To mogę wywalić. Dobra, złoto odstawiam do skrzynki. I a u niego mam od razu to. Dobra, na razie to chyba nie kupuję. Nie no, jak nie masz żadnych pod, to... O właśnie, jeszcze z sunplate bloków coś się robiło, pamiętam. Nowego, a nowe bronie i tak dalej, ale na to wszystko trzeba mieć ten nowy, wiesz, metal, co z tego robala leci. Znaczy nie tyle leci, co on pojawia się wtedy na świecie. Jak się robiło przywoływaczkę do tego, tego? Do robala? Trzeba będzie pofarmić te... No te pióra ptaków właśnie, te pióra harpy, tfu, nie harpy, tylko sępów. Także akurat ja wiesz, pofarmię to potem na tym. Dobra, leci. To chodź tu kolejką. No właśnie, teraz sobie przypomniałem. O i właśnie powiem o tych dodatkowych odcinkach jakby. Bo ja mam trochę więcej czasu. I czasem po prostu między odcinkami będę robił te nudniejsze rzeczy, jak na przykład farmienie właśnie tych piór. Albo dorabianie jakichś różnych domków. Pomyślałem, że mógłbym to nagrywać tak naprawdę. Wiecie, to byłby taki zwykły odcinek, tylko nic ciekawego za bardzo by się tam nie działo. Ale bym nie wrzucał tego na kanał, byście to mieli zawsze podlinkowane pod odcinkiem następnym. Filmik byłby dostępny tylko przy wejściu z tego linku. Myślę, że to spoko pomysł, jak niektórzy by sobie chcieli jeszcze więcej terrarii obejrzeć albo sprawdzić, czy na pewno wszystko sam zbudowałem i zniszczytowałem. Dobra, tu zjeżdżamy. Czekam do tego tu na ciebie. Tutaj. O, harpia. W ogóle zauważyłem dziwny bug, że ta ręka, taka ognista, nie? Zawsze przerzuca przeciwników w prawo. Ona zawsze odbija przeciwników w prawo, nigdy nie odbija się przeciwników w lewo. O, piórka akurat spadła. A, dobra, ja przecież nie... Ufam ci, że tam jest woda. Ja... Tak, tak, tu jest. Ja nie dostaję obrażeń przecież od upadku, zapomniałem. Mam nadzieję, że... Ja mam podwójny skok, więc... A zresztą ten, obrażenia od upadku są średnio na razie interesujące, bo jak zabijemy tego bossa i będziemy mieć nowy metal, to prawdopodobnie zrobimy sobie skrzydła. Także aha, spoko sprawa. Rozumiem, że skrzydła bronią przed upadkiem. Tak, skrzydła dają ci delikatne latanie, no i nie dostajesz obrażeń od upadku. O tyle to jest fajne. No i tak jak mówiłem, mam też nadzieję, że trochę więcej widać na tych odcinkach, bo gamma jest zwiększona o 7%. To nieduże, ale sądzę, jedziemy, że trochę da. No nie wiem, tu gdzieś spadamy. A czekaj, zaraz sprawdzę na mapie. Bo tam odkryłem skrzynkę, ale nie szedłem tam, nie kupałem się. Dobra, idziemy w tę mańkę. Tu tak naprawdę wszędzie byliśmy, tylko postawiałem więcej pochodni, żeby było widać. Może święty, zaraz padnę. Strzelają. Mędy. Trrr, ogień zaporowy. Ty, wypróbuj ten mieczyk. Co ci dałem. Właśnie, bo z nich teraz lecą stingery. Do glutków najlepiej, bo glutki i tak ci nic nie zrobią. O, tu już duży spodek. Ale do wody praktycznie, także. Boże, idealnie trafiłeś nie w to miejsce, gdzie woda. Masz miksturę do TP? Nie wiem. Chyba nie. Nie masz? Boże, ale unlucky. Aż ci specjalnie wykopałem obok takie dwa kamienie, które by blokowały tak i byś dostał obrażenia. Chyba nie mam. No to sprawdź po prostu, wiesz, na... Praktycznie mówisz? Na mapie, no. Czy możesz się teleportować, czy nie. Nie, nie mogę. No to nie, mam iść dalej, czy czekać? Idź. Dobra. Nie ma sensu tracić czas. Tam jak spadniesz, to potem w lewo jest wykopane takie trochę w dół. O, Undead Miner, może wyleci z niego. Hełm. Bo za chwilę bomba. Znowu chyba zginę. Kolejne stingery. No chciałbym te jungle spory zgarnąć jeszcze, to byśmy drugi taki mieczyk zrobili. Bo z tego mieczyka robi się jeszcze potem lepszy mieczyk później. Z tego co widziałem. To jest heavy. Czyli, że troszkę rzadziej bije, ale nie wiem, chyba ma większy knockback. Nie takie najgorsze, bo on ma strasznie mały zasięg, a trochę dalej będziesz wszystkich odpychał, to nie będą tyle ci zadawać, wiesz. Nie będą w ciebie włazić. Boże, to jest przeciwników. Hoplita na mnie szedł. A hoplici są strasznie silni. O, jestem przeciwnik właśnie. Znaczy, kiedyś go spotkaliśmy, ale tu ich strasznie dużo się pojawia.
ametyst crawler. Po prostu sobie chodzi gościu, jak go zabijesz, to leci z niego ametyst. A wszystkie właśnie te, wiesz, klejnoty są bardzo ważne, bo z nich robi się albo fajne pochodnie, a sądzę, że potem będziemy ulepszać ten domek jakoś, żeby wyglądał, albo po prostu się robi na przykład różdżki. A różdżki okay. są naprawdę przydatne na początku rozgrywki. Aha. No, nimfa jest, nie bije się z nią. Dlaczego? Ma 500 zdrowia. Okej. Okay. Znowu spadłeś w tym samym miejscu? A nie, gdzieś indziej teraz. O Boże. No nic, ja dalej zwiedzam. No bo za szybko nacisnąłem spację. Chyba bo... ja tobie powinienem dać tak, sorry, co nie dostajesz obrażeń w wypadku. I to. Ej, no nie moja wina. Oszukali mnie. Oszukali mnie! A ty to chyba nawet nie wiesz, kim jest nie. cygan. Dobra, mam nie, tu. Słuchaj, nie znam żadnego. Ale nie, cygan taki na YouTubie kiedyś był popularny w 2008 roku. No domyśliłem się, no. W którym? W 8? To nie wiem, czy ja wtedy internet miałem. Max 9. Mam skrzynkę jakąś, w której jest Staff of Regrow. A nie, to jest nawet okej. Nic specjalnego, ale pozwoli więcej mikstur zgarniać, gdy będziemy jakieś, wiesz, mikstur, roślin zgarniać, gdy będziemy jakieś rośliny hodować. A właśnie planuję zrobić na następny odcinek hodowlę roślin, gdy przyjdzie dryada. Tylko nie mam jeszcze domku dla dryady. Ja mogę użyć grappling hooka w dół? Tak, możesz. Jak użyjesz w dół, tak, nie dostajesz obrażeń. Tylko no, to jest trochę trudne. Także uważaj. Z wyczuciem, no. Co tu jest taki kamień? O, udało mi się właśnie. O, jednak nie. A, jeszcze 80 zdrowia masz. Dobra, praktyka czyni mistrza, tak? No właśnie. O kurde, ale prawie umarłem od tego man-eatera. Dobra, już za chwilę będę u ciebie. To tylko 500 metrów i pszczoła po drodze, która prawdopodobnie mnie zabije. O, kompas wyleciał. O, Stingera dostałem. Dobra, ten Stingeru mieczek... chyba mamy wystarczająco dużo. Ooo! O, co tu, jakieś nogawice wyleciały. Kobaltowe nogawice. Starożytne kobaltowe nogawice. Zwiększają manę o 20. Gdzie ty poszedłeś? Wracam się do tego biomu marblowego. Ja w ogóle nie mam życia. A, jesteś w tej wodzie. Idę do ciebie. Masz więcej życia ode mnie, co ty gadasz? Ty wyleczyłem. Ha, o Boże. O, chodź, tu jest glutek, patrz. Wytestujesz na nim tym. Uważaj na piranie. Chodź tu w lewo. Jest glutek, weź na nim wytestuj ten mieczyk nowy. A się tym. On jest na mnie sfokusowany. Ale masz ten Royal Gel i on chyba. A, nie masz Royal Gelu, bo on cię bije. O, widzisz, taka trucizna wyleciała. A ten strasznie dużo bije ten mieczyk. Załóż sobie ten Royal Gel. To glutki wtedy są przyjazne dla ciebie. No tak to ten glutek ci zada obrażenia. A patrz, ja normalnie w niego mogę wejść i on mi nic nie robi. Lol. Nie założyłeś sobie nie, tego. Wiem w skrzynce, bo ja nie wiem, co ja mam założyć. Mam kurde jakieś 4 te 5. Nie wiem to co robi. Mam chmurkę, skok. Chmurkę balon, na pewno, balon na pewno. Buty. Buty Hermesa, to tak. I mam jeszcze ten taki pasek żółty. A to możesz zmienić, to jest słabe. Royal Gel założ zamiast tego. I takie serduszko takie na szyjnik z serduszkiem. Chyba bransoleta. A nie wiem, dla mnie wygląda jak naszyjnik. O, jungle spory są. O, to... mam naszyjnik, zobacz. To żółte. To są jungle. A, dobra, tak, dałem ci, bo wyleciał z tego. Jak biliśmy to coś do mózgu Cthulhu, pamiętasz? Przywołaliśmy 3 i uciekliśmy. A, no tak. O kurde, duża jest ta jaskinia. O, drzewko kolejne, w drzewku będzie jakiś ten, jakaś skrzynka z przedmiotem chyba. O. To mnie uderzyło. To z czasem są takie te kolce. Trochę jak na tym biomie czerwonym takim. Ty! Uważaj! Jakieś otruło mnie. Jakiś mały ten nietoperz
I kurde, normalnie... O, są! Buty Hermesa! I idziemy zabić oko Cthulhu dzisiaj, nie? A chyba jedną przybojowaczkę trzymamy, czy nie? A najwyżej się zrobi, nie? Wiem. Tak jest. Damn, w końcu! Buty Hermesa. Ja mam zawalenia tego wszystkiego. Podskocz tu podwójnym sko... O, właśnie. O, super. Tu po lewo jeszcze można iść. Tu po lewo. Pif paf, pif paf, pif paf. No do tego nie trzeba się zbliżać. O, jest ten gościu. Ametyst z niego leci, widzisz? Ametyst crawler. W ogóle widzowie powiedzieli, że ta modyfikacja narzuca chory poziom trudności, ale dopiero od hard moda, także tak, szykuj się. Już to widzę, powodzenia, good luck, have fun. Boże, ile tego tu jest? Ale coś tam się świeci, nie wiem, czy to są jungle spory, czy to jest skrzynka. Coś mnie uderzyło. Coś się stało. Ja nie wiem. Łop to! I coś mnie... Cosmic Elemental! Właśnie nie! Zobaczysz nie na odcinku. A z daleka jeszcze biłe ten... Szerszeń. No dobra, ja zaraz i tak wracam. Nie wyglądało, jakby to powietrze biło. Bo dobra, tam leciało ja takie gówno fioletowe. Pierwszy raz to widzę, jakiś Cosmic Elemental. Właśnie mamy przybywaczkę, czy nie? Tutaj nie ma żadnych soczewek. Ja mam jedną w ekwipunku, ale... Ja soczewek nie mam. A tu jest 8. O, no to można zrobić przybywaczkę. A jaka jest pora dnia w ogóle? Noc. A ile tej nocy jeszcze zostało? A jak to powie, jak mam to... Księżyc na niebie, zobacz. W jakiej pozycji się znajduje. A jak go nie widzę? To albo się dopiero zaczęła, albo jest już koniec. Nie widzę, więc ci nie powiem. A nie, czekaj, widzę, jest za chmurą. To możesz na kolejkę wejść na górę i prawdopodobnie zobaczysz. Ale ta jaskinia się jeszcze ciągnie. Jest tak, tak w jednej trzeciej. O, nie, to jeszcze, to jeszcze sporo nocy, jest. Tak? O, kolejny wiem, ten elemental do mnie to idzie. To jest księżyc? Wygląda tak jak księżyc, ale tak jakby miał pierścień. Ty, kolejny ten jakiś Cosmic Elemental. Nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, ja może pójdę po farmie. Zabiłem to. Może ze dwie zrobimy przywoływaczki. Bone Sword wyleciał, lol. 16 obrażeń, nie, średni. Ale nawet duży. Dobra, ja wracam do bazy. Jaki śmieszny miecz wyleciał. Żel, to było to? Serio? Przechodzą tu zombiaki? Royal Gel, tak, to jest to, co sprawia, że zombiaki ci nic nie zadają obrażeń. Zombiaki. No wiesz co. No wiem, no dobra. No weź go, o. Czekaj, porzucam wszystko. Soczewkami. Soczewki są w skrzynce po lewo. Ale ja je wziąłem. Nie, są, przed chwilą je widziałem. 8 soczewek chyba tam było. 10 jest tam już. A ile jest potrzeba? 6? Tak. To moglibyśmy jeszcze ze dwie wyfarmić. No, tak. A ile mamy tu przybywaczkę jedną? Chyba. To jedną na razie tylko zabijemy najwyżej. Nie zrobiłem żadnej jeszcze. Ale nie było już tu żadnej? Mówię, że jedna chyba jest. Nie. Nie? Nie? Mówiłem, że ja mam jedną soczewkę w ekwipunku. O, no dobra. To już nie zdążymy raczej w tej nocy. A ile nagrywamy? 28 minut, no. Dobra, dawaj na szybciocha, najwyżej ja po farmie. Idziemy no. Na którą arenę idziemy? Tu przy bazie. Tylko musimy pójść na korupcję, żeby zrobić tą soczewkę do przybywania. A, musi być Demon Altar. Daj mi może. To. Te soczewki. Nie wziąłeś ich? No może, dobra, ja wezmę. Dobra, są skrzynce tu, no. To ja lecę. Ja go po farmie jeszcze oczka trochę. No dobra. Czemu Falling Stara nie mogę? Okej. Okay. To jest blisko. Północy przeszło już. No nie wiem, może zdążymy. No mam soczewkę kolejną. Najwyżej jutro na początku odcinka zawalczymy. Ech, ta woda mrozi. Gdzieś to drzewo tu. Drzewo takie jest nienaturalne teraz.
No te pistolety mamy, te pistolety są chyba lepsze niż od tego Under, jak on się zwał. Undertaker, tak, te pistolety, space guny są zdecydowanie lepsze. Częściej strzelają i za więcej chyba. A nawet jak nie za więcej, to zdecydowanie częściej. O dobra, jest już ten Demon Altar. Dobra, mam oko, wracam i lecimy. Nie wiem, wezmę to, użyję i tyle. Jesteś? Nie mogę coś użyć. Jestem, jestem. Dobra, to przywołuję. Bang. Jest oko. Oj, tu lamusie, ale dostaję ładnie nawet. No. Nie mogę zmienić broni, nie wiem czemu. Ale to nic nie bije. Po 3 to chyba biło. Oho, ty bardzo szybko coś w ta druga faza, nie? No, druga faza tak, tylko teraz trzeba po pierwsze jeszcze zabić te oczka małe. Dobra, oczka małe zabite. Została sama druga faza. Jezu. Zawsze mnie, zaczęło mnie to przerażać. O, ale się złapałem, zablokowałem. Nice. Great job, Ryfek. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest. O nie, przywołem sobie tego... Tego główienka sobie nie przywołem nad głową. No, dobrze idzie, pan. No. Ej, mam mało zdrowia. Bardzo mało. Uciekaj, uciekaj w lewo, nieźle. Ty, to padnie. Oho. No taka trochę za mała arena, trafić teraz trudno. E, tam można spamować. Nice. Nice. Aim. W końcu. Ej, mam. Ty szybciej zabiliśmy jak... O, Victory Shark jakieś wyleciało. Nowy materiał. Szybciej zabiliśmy jak... Treasure Baga. Na mojej serii na modach. Shield of Cthulhu to jest tak cudowne. To jest jedno z lepszych akcesoriów w grze. Klikasz dwa razy w lewo albo w prawo i prawie wszystkie myszy. Guardian Shield of Cthulhu. Guarding. Shield of Cthulhu, to jest świetne. Dwa razy kliknij w jedną stronę. I automatycznie ruszysz się w tą stronę i będziesz miał naładowane buty Hermesa. Ja muszę coś zamienić za to coś, tak? Możesz to też w locie używać. To jest super. Też ci wyleciało Crimtain Ore? Chyba tak. To... Tak. Weź mi całe wrzuć, ja zmienię je na sztabki. Dobra. Ile tego jest? 39 sztabek. I z tych sztabek możemy zrobić jak na razie chyba nic. Możemy zrobić łuk, możemy zrobić miecz i tyle. Jojo jeszcze można zrobić. Fuck, zrobiłem grappling hooka. Ale jak zabijemy mózg Cthulhu, będziemy mogli robić z tego już normalnie wszystkie inne rzeczy. To teraz ja bym zabił najpierw tego robaka, a potem mózg Cthulhu. Teraz to jest, zobacz jak to poszło z okiem, teraz tam możemy się bawić. Teraz to możemy walczyć, jak najbardziej. A nie możemy przywołać przypadkiem tego oka, znaczy tego robaka? Nie mamy przywoływaczki. Wydaje mi się, że mieliśmy... A co jest potrzebne? Jedna rzecz jest potrzebna. Czyli? No, z nowego przeciwnika takie coś. On bardzo łatwo to leci. Nie, możemy spróbować to zdobyć jeszcze. I kowadło, bo w kowadle trzeba robić ten... A, no właśnie. To zrób kowadło. O, ale te rzeczy nowe są świetne. Jak się robi kowadło? Ja mam w ręku. Dobrze, ja zrobię kowadło. Gdzie jest kowadło? Nie masz jakiegoś ubrania ninja? Właśnie wyrzuciłem. Gdzie się jest kowadło? Jestem ślepy? Gdzie jest kowadło? O, jest, dobra. Anvil. Ja na pewno bym nie mógł go skraftować. Trzeba było na to chyba tak. Piasek. Kaktus, koral, Antilean Mandible i sprawdzę zresztą. Chodź tu guide. Kaktus. Wow, Mariana. Lol, ale nowe rzeczy jakieś. Tak, wszystko jest, tylko to Storm coś tam. Z tego nowego lecimy, przeciwnika. Jeszcze mam chwilę czasu. No trochę będziemy... To jest dobre do uników. No mówię, to jest świetne. Trochę będziemy, wiesz... Przedłuży się odcinek, ale może się uda zabić jeszcze tego bossa. Ogólnie on jest uważany za bossa łatwiejszego od oka Cthulhu, także... Jak daliśmy radę z okiem Cthulhu, to chyba jego powinniśmy zabić.
To teraz najlepiej... tu można, kurde, robić manewry. Najlepiej jakby, wiesz, trochę tam było wyżej, ale nawet bez tego może damy radę. Sprawdzę, ile nagrywamy. 35 minut, no to do 40 minut się zamkniemy chyba. Najwyżej zginiemy szybciej niż... Najwyżej zginiemy. Jak wygląda ten nowy ten? Co? Kurde, mam teraz problem z tym. Koordynacją palców, żeby tu się przyspieszyć, podskoczyć, tak, no. Się, potem tego. Się buty rakietowe na to przydadzą strasznie. Ten taki goblin, co ci mówiłem, że sprzeda tą stację, co zmienia te... Mhm. On będzie sprzedawał rakietowe buty. Te rakietowe buty będzie można połączyć właśnie na przykład z butami Hermesa. I będziesz się szybko poruszał. Nowy ten. Co nowy? No ten boss, znaczy ten potwór, co go trzeba rozwalić. Na pustynnym, tam pod ziemią, taki niebieski. Nie wiem, czy go kojarzysz. Aha. Zabiliśmy parę z nich. Nie znam typa. Jedna rzecz tylko z niego musi wylecieć, a ostatnio wyleciała z pierwszego, także wydaje mi się, że szanse mogą być na to całkiem spore. Podoba mi się. Takie... Hop, hop. Zdecydowanie lepiej się teraz porusza po tej mapie, nie? Odriada przyszła! Ale gdzie? Fuck, nie rozwaliśmy jednego domku tego. Tak, racja. Dobra, rozwalę go poza odcinkiem, zrobię jej domek. Pam, 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 pam. Mało zdrowia. Trzeba będzie poszukać. No, tych ale z serduszkami jest mega pechowo jak na razie. Naprawdę duże te jaskinie odkryliśmy, a serduszek nie ma praktycznie tam żadnych, nie? No właśnie. Jestem na pustyni. Dostałem 85 zdrowia z własnej głupoty. Ty wiesz co, to ja jeszcze dodam tutaj platformę. Muszę sprawdzić. Ja faktycznie slajmy mi nic już nie robią. Pod ziemią, ale tak bardzo pod ziemią, czy... On też jest nad ziemią, tak mi się wydaje. Byleby na pustynnym biomie, nie? Taki niebieski mówisz, niebieski, tak? Tak. Storm coś tam on się nazywa. I z niego leci taki niebieski mandible, to się nazywa. Jak to zdobędziesz, o, to... O, jakiś... A to jest goblin, to raczej to nie to, nie? Nie. Inwazję goblinów będziemy mieli w przyszłości. O, fuck. Nie goblin zaatakował teraz? W jednym miejscu trochę powywyższyłem platformy. Jeszcze jedną zrobię rundę tych platform. Możliwe, że jak to będzie, wiesz, wystarczająco wysokie, to ten niebieski gościu nawet nas nie dosięgnie. To by akurat śmieszne było. Właśnie nie mogę znaleźć żadnego tego... przeciwnika? Tak. Może tu pod platformą zejdę, bo tu w sumie chyba najlepsze było ten... No wydaje mi się, że tam jest największa szansa na to. Też się przejdę tam do ciebie. Pod te kamienie. On tam na 100% się może zrespić. A tu jest, powinna być przynajmniej większa jakaś jaskinia. O właśnie. Dyszę tu uderzył. O, jest domek! Ale to jest przydatne, fuck! A jeszcze użyję Star Fury. O, widzisz? Star Fury też jest do tego super przydatne. Ale to jest genialne. Trochę lifehack. No. Ciekawe, co w tym domku będzie. Radar, nic ciekawego. Night Owl Potion, będę z tym grał non-stop, jak będziemy mogli robić mikstury. Żeby widzowie więcej widzieli. Dobra, no to tu nic... O, on wygląda tak jak ten gościu, tylko niebieski. Ale tak to wygląda tak samo. O, tu jest przejście do jaskini jakieś, widzisz? Więcej szans na przeciwników. Ale tu widać wszystko, nie? Masakra. Nawet mi się pokazuje. Ale tu jest szybkie, what the fuck? Czemu są same zwykłe, no, a nie niebieski? Rope. No halo, bo ja tu kopę, odejdź. Hmm.
O, domek. Ale to jest serio lifehack. Ale mi się to podoba. Będę z tym do końca gry. O, jest! Storm Million, widzisz, to jest to. O, to jest ten. O, tam niżej jest drugi. Jest, wyleciał. Chyba, ty ja podniosłeś. Go, dam ci. Dobra. To chodź na zewnątrz. Tam jest zwykły. A jeszcze tą skrzynkę tylko zobaczymy, tą po lewo. Nie, niżej jest, patrz. A, widzę, no. No to go zabij, a ja ogarnę skrzynkę. Extractinator! Zarąbiście. Ja Band of Regeneration, nic specjalnego. Się nie zdziwił, kurde. Dobra, wracam tam do ciebie. O, i drugi. O, to podnosi, dawaj. Może nawet dwa razy będziemy mogli go przywać, jeśli się uda zabić. Lecimy na powierzchnię. Latam. Ale przedłuży się odcinek. Nieważne. Lecę, bo chcę. O Boże. Fajnie to brzmi. Lecę, bo chcę. Niepoprawnie politycznie. O, wyszedłem. No, o, dobra, też wyszedłem. Boże, nie mogę tego kopać. No kurde. O, ten gościu sobie chce mnie bić. Frajeros. O, i sęp. Dobra, ja to wezmę za... Tak, zakop. O, i piórko od razu uleciało, a ja będę farmił. Ja nie mam miejsca na nic. O, wezmę tylko kowadło, położę. Daj mi to drugie, to coś. Dobra, Descent Medallion. Nie mogę drugiego zrobić. Brak mi... Korala. Tak, korala nie mam, dobra, nieważne. Koral nie zgarniemy. Ty, ogniska się wyczerpały, lol. O, mogę je podpalić, dobra, nieważne. A, to jedno było wypalone. Chodź tu jeszcze na lewo, pokażę ci coś. Czekaj, bo wypiłem potka. No. Zrobiłem tu takie podwyższenie. Przywołujemy? No. Nie mogę. O, mogę, dobra, w tym biomie trzeba tylko. O, o Boże, jak to jest szybkie. Bije. Ty, to przebija. Kuku. Gdzie on jest? Nie wiem. Nie, o, jest. Nie! Ale dobrze, prawie połowa. Kurde, to jakiś małe główienka. I leci od dołu. Dobra. Ulecz się. Te małe główienka może pozabijajmy. Nie mogę. Oh fuck. Ty pół zdrowia już mu zleciało. Sztos. Ale to... Zrobiłem. Ej! Halo! On jest coraz szybszy i ma mniej zdrowia. Albo mi się wydaje. Nie wiem, ale ja... 10 sekund. Te małe główienka nie mogą... mnie dorwać w tym miejscu. On może. 400 zdrowia ma! 400 zdrowia! 10! 100! Padł! O fuck, ale tego jest! Czekaj, teraz tu nie można paść teraz. No dobra, to jest bardzo łatwe. To po jeden bije, po trzy. Wyrąbane. I te po to. Po cały lód! Tam jest lód? No, tu w ziemi. Akurat tam padł. O, treasure bag już dostałem. Jak ty podejdziesz, to też powinieneś dostać. Aha, widzę go. O, jest, mam go. Czerwony. Czy coś jeszcze tu jest? Chyba nie, chyba tylko serduszka leżą. Ja tu widzę serduszka i co, a no, serduszka tylko. O. Dobra, to otwieramy. Okay. To wyrzucę, zrobię sort. A żem otworzył? Gdzie to jest? O, bang. Tak otworzyłem, że aż wyrzuciłem. Starfish mi wyleciał. Halo. Koral kolejny wyleciał z niego, możemy kolejnego przywołać. Wow. Jak to otworzyć? Prawym przyciskiem myszy, ale... O, jest. O kurde, ale to nic nie bije. Dostałem koral. Lucky Ocean Crest? Czemu ten łuk nic nie bije? Ocean Crest. Ta, taki łuk. Możesz w nieskończoność pod wodą oddychać i przeciwnicy, podwodni ci nie zadają obrażeń. Spoko, jakbyśmy coś farmili w przyszłości. Victory Shard. Ale słaby jest ten łuk, strasznie. Dobra, ja ci to dam wszystko.
Ty, możemy go znowu przywołać, bo koral wyleciał z tego. Różdżkę dostałem. Ale ja nie mam miejsca na nic. Dobra, to i tak będę farmił. Nie, nie chce mi się. Dobra, no to chodź. Rozwalimy jeszcze jednego szybko. Ile nagrywamy? 45 minut! Boże. Dobra, nie rozwalimy. Dobra, dawaj, na szybko jeszcze jednego. Ostatni. I tak najwięcej już nie mamy. Bęk. O! Tam jest. Ja idę na moją bezpieczną platformę. A ja będę się z nim ganiał. No to nawet dobrze wyszło, bo ty go ganiałeś, a ja go non-stop tłukłem. Tak, tylko szkoda, że ja nie mam życia. Ej, o, co to burza piaskowa. No, teraz będzie trochę trudniej. Bo no, w lewo się będzie zdecydowanie trudniej poruszać. No tak, ja już mam 16 HP. To on już nie ma pół zdrowia. Tak jak ja. Ty to nie masz nic prawie. Stań jeszcze na samej górze może, on ci tam nie powinien dorwać. A mnie będzie gonił. Zdespawnił się. Kurde. Chyba wyszliśmy z biomu i zniknął. Nie można tak wysoko lecieć, bo znika. No dobra. I tak spoko. Wrócę do bazy, zobaczę co się z... czego robi. Nic z niego nie wyleciało. Oprócz tych rzeczy. Aż dziwne. No. No kolejny boss. Musi z... A! Zabicie jego sprawiło, że na mapie pojawiły się nowe metale. O to chodzi. Teraz może jak zejdziemy, zobaczymy jakiś nowy metal. Ale dobra, to już na następnym odcinku chyba, nie? Tak jest. O, jest, widzę nowy metal. Wydobędę go jednego. A nie, nie mogę, bo nie mamy... Dobra, potem go wydobędziemy. Ale już widzę, że są nowe metale. Żeby go wydobyć, musimy zabić mózg Cthulhu. Mózg Cthulhu zabijemy może na następnym odcinku. Bo z materiału z mózgu Cthulhu i z oka Cthulhu robi się kill off. Okej. No dobra, a jak na razie bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostać łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Miejmy nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć. No cześć.